say, pull down below. Just one more pull and then belay. Pull down below. Oh, hill and laddie, pull down below. Oh, hill and laddie, bonnie and laddie, pull down below. Oh, hill and laddie, pull down below. Hill and laddie, bonnie and laddie, pull down below. Jak szanty, to szanta na początek, bo jednak niedaleko upada jabłko od jabłoni. Na szanty trafiliśmy przez to, że zagraliśmy na festiwalu. Najpierw w festiwalu piosenki, jak to było? Żegrackiej w Gliwicach. Tak. W 2001 roku, gdzie Kunia zaprosił nas na tratwę, którą znienacka wygraliśmy i dostaliśmy się do debiutów szantys. Na debiutach szantys usłyszeliśmy wtedy, Kuba, ważne zdanie od Mirka Kowalewskiego. No to była ciekawa w ogóle historia, dlatego że pamiętam, że wtedy były jeszcze organizowane warsztaty. Doskonała sprawa dla takich młodych wykonawców, przynajmniej młodych stażem, bo my byliśmy wtedy tak naprawdę po jednym roku działalności, chyba nawet nie całym. A zaczęliśmy chyba wszystko po sławetnym rejsie, tak? Tak, znaliśmy się rok, graliśmy u sąsiada, rok ze sobą, po prostu, żeby grać, a graliśmy jako zespół 2 miesiące. W każdym razie trafiliśmy na te warsztaty, a na tych warsztatach były takie tuzy, przynajmniej dla nas, jak Prezgan, Prawy Ostry, Passat, zresztą tutaj proszę, reprezentacja Passatu. No i Zejman, czyli tak. Mirek Kowalewski. Mirek wtedy wyszedł na scenę i powiedział jedną ważną rzecz. Tam było chyba 6, może 7 zespołów, powiedział tak. Nie zdziwcie się, jeżeli za kilka lat pozostanie z was tylko jeden podmiot wykonawczy. My się zastanawialiśmy, kto to będzie. Czy to będzie Passat, czy to będzie Prezgang, a może Prawo Ostry, świetnie wszyscy rokowali. My takie, jeszcze takie no, cytacje, jeszcze nie wiedzieliśmy do końca, o co w tym wszystkim chodzi. Minęło 20 lat, no i sąsiedzi tutaj was pozdrawiają, trwają i obyśmy trwali. W tym roku mamy 20-lecie tak naprawdę właśnie od naszego pierwszego koncertu na tratwie, od naszego tego debiutu. To jest wielkie żeglarskie i przede wszystkim muzyczne, szantowe święto. I to się czuje. To widać w oczach ludzi, którzy się spotykają po roku. I witam się, jakby się widzieli wczoraj. I tematy ciągle są na szczęście te same, czyli piosenki, żeglowanie, biesiadowanie. To jest dla mnie szantys. Tak, spotykasz przyjaciół i tak jakbyś ich wczoraj po prostu się z nimi rozstał, widzisz się z nimi dzisiaj i wiesz, że się zobaczysz jutro. Chociaż to jutro będzie też za rok prawdopodobnie, albo na kolejnym festiwalu. A najważniejsze wspomnienie? Chyba Grand Prix. 2008 rok, Grand Prix. Graliśmy ze sobą w tym składzie niedługi czas, bo mniej więcej 2 lata. Zespół już istniał 7 lat, ale 2 lata graliśmy w takim już zdecydowanym składzie. I tak naprawdę piosenkę, którą śpiewaliśmy wtedy, Johnny Harmony New York, myśmy przygotowywali przez pół roku. I pierwszym znakiem, że coś fajnego się wydarzyło, było to, że podbiegł do nas Andrzej, będę grał. Tak, podbiegł i mówi, że to było coś, że to było świetne. No ale bardzo się cieszyliśmy, przyjęliśmy gratulacje. Tak, było Grand Prix, a Dominika została osobowością sceniczną Shanties. Tak, to była taka druga nagroda jednoczesna. No właśnie, dlatego się bardzo się cieszymy, że będziemy tam z tobą. Ale Grand Prix stoi u mnie. Nitka stoi u mnie. Właśnie na scenie Shanties można było zobaczyć scenę w Gile. To się nie zdarza gdzie indziej. A propos zagranicy, to na Shanties też dostaliśmy my pierwsze zaproszenie za granicę od Francuzów, którzy też zagrażali. To też była taka brama, jest brama. A życzenia? Życzymy, żebyśmy się mogli spotkać. W końcu, żebyśmy się wszyscy mogli spotkać. Żeby to dla was przede wszystkim tam w Krakowie, organizatorów, żeby to było prawdziwe święto. Kubel mnie zapytał, stary, czy masz czas? Gdzie ta geja, przy niej ten jaż? Szukam nowej twarzy, no a twarz ty masz. Gdzie ta geja, przy niej ten jaż? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta geja, przy niej ten jaż? Do zobaczenia, mam nadzieję. Do zobaczenia.